Ale sobie teraz popracuję. Z domciu, z dala od tego szefa, kolegów, a zresztą i tak się mówi, że nie ma się kolegów w pracy. O, dzień dobry. Zapraszam do najnowszego odcinka ciekawostkowego bez żartów. To jest home office, to jest to, co czuję w sumie. Czytam właśnie, że pracodawcy chcą całkowicie zabronić pracy zdalnej, pracownicy się buntują. Czy to oznacza całkowity koniec epoki home office? Korporacja Google mówi zaś, że to będzie korzystniejsze dla wszystkich. A jak sytuacja będzie wyglądać w Polsce, albo już jak zaczyna wyglądać? Zapraszam do analizy pracy home office i jej sensowności, a może raczej bezsensowności w ramach ciekawostek popkulturowo-społecznych na kanale Bez Żartów. Zostaw komentarz, zostaw lajka i podziel się tam na dole w komentarzach, co myślisz na temat najnowszego materiału. Zapraszam do oglądania. Pierwsze w tym momencie powroty do biur zarządziły firmy, które wcześniej uznały, że ich pracownicy mogą dobrze pracować z każdego miejsca na świecie. Prezes banku Goldman Sachs zarządził, że chce widzieć wszystkich pracowników w biurze przez 5 dni w tygodniu. Koniec pracy zdalnej ogłosił ostatnio też Google. W Polsce wykonuje pracę zdalną według GUS-u od 10 do 15% zatrudnionych. Dla porównania w Belgii taką pracę wykonuje od 30 do 40% zatrudnionych. Z raportu firmy doradczej Colliers wynika, że aż w Polsce powrót w tym momencie ogłosiło 64% badanych przez nią firm sektora IT. Jednak ponoć większość pracowników odmawia. Z 66% do 79% wzrósł w ciągu ostatniego roku odsetek osób odmawiających. Według ankiet przeprowadzonych przez ABC Rynek i Opinia aż 47% pracowników w Polsce ocenia pracę zdalną jako benefit, coś na wzór prywatnej opieki medycznej czy karty multisport. Dla 26% to typowy standard, tak samo jak na przykład możliwość elastycznego czasu pracy, ale za to aż 41% ankietowanych też rezygnuje ze złożenia aplikacji, gdy się okazuje, że firma nie ma możliwości pracy zdalnej czy hybrydowej. Ale czemu tak naprawdę wszystko ma wrócić do normy, czyli do sytuacji sprzed pandemii? Serwis Fortune pisze, że słabnąca wydajność nie wynika z tego, że pracownicy zdalni są leniwi, lecz z braku motywacji i utrudnionej komunikacji podczas pracy online. Nadzorowanie, szkolenie, mentoring i budowanie kultury organizacyjnej firmy jest znacznie trudniejsze z pracownikami w pełni zdalnymi niż z pracownikami, którzy przychodzą do biura kilka razy w tygodniu. Ale czy właściwie praca zdalna przynosi więcej korzyści czy niekorzyści z punktu widzenia pracodawcy, zaczynając od tych niekorzyści na przykład finansowych, a skończywszy na społecznych? W pandemii w Stanach Zjednoczonych liczba zarejestrowanych patentów spadła o połowę. Na fatalne wyniki innowacyjności narzeka też serwis strumieniowy Spotify. To znaczy, że w tym czasie kreatywność ludzi pracujących w pojedynkę z domu po prostu spada. Ponadto dochodzą do tego problemy techniczne. Kolejnym problemem może być integracja ludzi na odległość oraz budowanie ducha zespołu. Choć wiadomo, że integracje odbywają się kilka razy do roku, to nie jest to długofalowe budowanie więzi społecznych wśród pracowników. Według raportu badań Katarzyny Mierzejewskiej i Michała Chomickiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, psychospołeczne aspekty pracy zdalnej, wynika też, że badani pracownicy zdalni częściej wskazywali, iż praca świadczona stacjonarnie charakteryzuje się wyższym poziomem wigoru, poświęcenia i zaabsorbowania niż w przypadku jej świadczenia zdalnego.
Ale czy w ogóle prace z domu mają sens? David Graeber by powiedział, że nie. Amerykański antropolog w roku 2013 spopularyzował takie pojęcie jak bullshit jobs, czyli prace bez sensu, które w wolnym tłumaczeniu określało mniej więcej szkodliwość produkcji niektórych miejsc pracy, które tak naprawdę niczego nie wnoszą do naszego życia, a nawet więcej, mogłoby ich nie być i nic by się nie zmieniło. Zresztą przyjrzyjmy się bliżej tej koncepcji w kontekście właśnie wykonywanej pracy zdalnej, czyli to, co robimy niektórzy na co dzień. David Graeber na łamach magazynu Strike ukuł określenie bullshit jobs, czyli w wolnym i niewulgarnym tłumaczeniu pracę bez sensu. Autor w swojej publikacji starał się nakreślić zjawisko polegające na tym, że przybywa stanowisk, które nie odgrywają żadnej pozytywnej roli. Po prostu nie mają sensu. Gdyby z dnia na dzień te stanowiska zniknęły, to dla świata nie zrobiłoby to większej różnicy. A być może nawet bez nich ten świat byłby lepszy. Nawet jeżeli szefowie zajmujących je osób przekonują ich, iż jest zupełnie inaczej. Do owych bezsensownych stanowisk autor zaliczył m.in. telemarketerów, różnego rodzaju pracowników administracyjnych, specjalistów do spraw public relation, programistów naprawiających tandetny kod, specjalistów do spraw zgodności korporacyjnych, ale też na przykład pracowników linii lotniczych, którzy uspokajają pasażerów, których torby nie docierają na miejsce. Te prace według Graebera są charakterystyczne dla sektora prywatnego. W firmach wzrost liczby miejsc pracy w sektorze usług zawdzięcza się w mniejszym stopniu potrzebom ekonomicznym, a raczej feudalizmowi menadżerskiemu, w którym pracodawcy potrzebują podwładnych, aby czuć się ważnymi oraz utrzymać konkurencyjny status i władzę. Bullshit jobs to nie są zawody niskopłatne, wręcz przeciwnie. Wiele osób wykonując pracę bez sensu zarabia bardzo sensowne pieniądze i cieszy się wysokim statusem społecznym i ekonomicznym. A czy właśnie nie na czymś podobnym miały polegać wieczne męczarnie mitologicznego Syzyfa zadane mu przez mściwych bogów? Również zdaniem profesora Graebera, to nie nieefektywność czy straty finansowe są najgorszymi skutkami bullshitowych prac. Najbardziej cierpi psychika ludzka, która jak wody potrzebuje poczucia sensu i znaczenia. Dlatego bezsensowne prace mają być w dużej mierze odpowiedzialne za coraz częstsze wypalenie zawodowe, a nawet rosnący odsetek depresji u ludzi aktywnych zawodowo. A wy myślicie, że praca zdalna, home office zwiększa poczucie bezsensowności wykonywanego zajęcia? Cokolwiek robicie, nieważne co to jest. Jak myślicie, czy korporacje, czy inne prywatne firmy, które teraz będą ponoć powoli wprowadzać konieczność pracy stacjonarnej, zachęcą nas, czy może zniechęcą do wykonywanej pracy, do wykonywanego zawodu? Jestem bardzo ciekaw waszego zdania, dajcie znać, co myślicie. Tym bardziej, że już się zdążyliśmy przyzwyczaić do tego, że siedzimy tutaj sobie w czterech ścianach i nam z tym wygodnie. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, daj znać, co myślisz o odcinku i zaproponuj tam na dole w komentarzach kolejny ciekawostkowy temat odnośnie na przykład rynku pracy generacji Z, czy coś może jeszcze innego, co ci wpadnie do ucha, do głowy, cokolwiek może to być, biorę wszystko w ciemno. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Peace, yo, hej! To jest home office, to jest to, co czuję w sumie.